Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z gwiazdą filmu Nad Niemnem. Opowiem Wam historię aktorki, dla której był to debiut, a rola Justyny Ożelskiej sprawiła, że była na językach wszystkich. Co się później stało z aktorką? Dlaczego przez wiele lat nie mogliśmy ją później oglądać również w głównych rolach w innych filmach? Zapewne wiele osób zadawało sobie to pytanie. No i jeżeli należeliście do tej grupy, to nic się nie martwcie, bo w dzisiejszym odcinku dostaniecie odpowiedź na to pytanie, a także być może na kilka innych, które w tym momencie nasuwają Wam się również. Więc mam nadzieję, że zwarci i gotowi jesteście, ja jestem, więc wygląda na to, że możemy zaczynać. A nie, jeszcze jedno. Postanowiłam dla Was robić też takie ciekawostki o tych gwiazdach, o których tutaj dzisiaj mówimy, bo niektórzy z Was mają niedosyt po odcinku, więc w pierwszym komentarzu pod tym filmem znajdziecie link do mojego Instagrama, a tam w Stories będzie kilka dodatkowych informacji o tej aktorce, więc serdecznie Was zapraszam. A teraz już naprawdę, lecimy! Iwona Katarzyna Pawlak urodziła się 28 października 1963 roku. Jest polską aktorką filmową i teatralną. W wieku 23 lat ukończyła studia aktorskie na łódzkiej filmówce. Miała to szczęście, że była charakterystyczna. Od początku zwracała uwagę widzów, krytyki, a także swoich wykładowców. W 1986 roku otrzymała wyróżnienie indywidualne za rolę w przedstawieniu Ballada o ostatnich w przeglądzie spektakli dyplomowych szkół teatralnych. Nie ma więc wątpliwości, że pani Iwona to aktorka o niebywałym talencie. Jeśli nie liczyć występu w etiudzie szkolnej Wielki Erotoman, to pierwszym filmem w dorobku Pawlak było właśnie Nad Niemnem, które do dziś uchodzi za jedną z najlepszych ekranizacji lektur szkolnych. Faktycznie film był naprawdę dobry, wyróżniał się chociażby muzyką Andrzeja Krylewicza, ale także świetnymi kreacjami aktorskimi, na tle których również w zmysłowej roli pani Iwona podbijała zmysły uczniów, no bo niejednokrotnie ukazywała się na ekranie półnaga, ale nie o to tutaj chodziło. Właśnie ten kunszt aktorski było widać. Zresztą bardzo dobrze pasowała też do tej roli, ponieważ opisana w książce jej postać była również właśnie taką dziewczyną, bardzo piękną, o bardzo naturalnej urodzie, o długich włosach, więc pani Iwona wydawała się być stworzona do zagrania Justyny Ożelskiej. Ale na pewno było to bardzo duże wyzwanie, bardzo duży stres. W końcu debiut i od razu taki film, o którym w sumie wiedziano, że będzie głośnym filmem, że wiele osób go zobaczy. Dlatego też przed panią Iwoną stanęło bardzo duże wyzwanie, ona się jego podjęła i na szczęście udało się osiągnąć tutaj sukces. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Debiut był jednocześnie moim dyplomem. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Po trzecim roku studiów w łódzkiej szkole filmowej dostałam zaproszenie na casting. Prosto ze zdjęć pojechałam do wytwórni, gdzie wręczono mi kartę z monologiem mojej bohaterki, Justyny Ożelskiej. Przeczytała go i później po kilku dniach zadzwoniono do niej, że wypadła świetnie i jest rozważana do zagrania w tym filmie. No i jeszcze po kilku żmudnych castingach, po kilku dniach prób, przyszła wiadomość i jednocześnie wielka radość, ponieważ okazało się, że to ona właśnie zagra Justynę Ożelską. Przestraszyłam się odpowiedzialności. Porozmawiałam z mężem, który wtedy pracował w Teatrze Nowym w Łodzi. Usłyszałam od niego: słuchaj, to jest lektura. Za 10 czy 20 lat to zawsze będzie Nad Niemnem i jeśli to dobrze zagrasz, to nie masz się czego obawiać. Bierz! Wspominała aktorka. No bo faktycznie przeszła ją trema, nie ma się co dziwić, ale nie poddała się jej i wzięła właśnie tę rolę. Była bardzo szczęśliwa i dumna również z tego, kto partnerował jej na planie. Martwiła się jednak nieco brakiem doświadczenia, co było dość zrozumiałe, ponieważ no, była skromną osobą, więc właśnie wiadomo, że ta trema mogła ją zjeść. Ale postanowiła zagrać to naturalnie, tak jak jej podpowiadało jej wnętrze i bardzo dobrze, bo to się bardzo fajnie sprzedało na ekranie. Bywały ciężkie chwile, ale wtedy wspierał ją niezawodny mąż Jacek. Dopingował i powtarzał, że da radę. Czułam, że ciąży na mnie duża odpowiedzialność, żeby sprostać tej roli. Wiedziałam, że będę oceniana ze wszystkich stron.
Sukcesem tej roli był właśnie ten wdzięk i naturalność, ale z drugiej strony wewnętrzna charyzma i ta tajemniczość pani Iwony. Film okazał się sukcesem i do dziś pozostaje jedną z najlepszych ekranizacji polskiej prozy, nakręconą w latach 80. I często jest tak, że publiczność na przykład cieszy się, mówi, że rola jest super, bardzo dobrze ją przyjmuje i ocenia, natomiast krytyka ma na ten temat inne zdanie. Rzadziej jest tak, że wszyscy się zachwycają, ale w tym przypadku właśnie wszyscy ulegli temu urokowi. No ale wiecie, jak to jest. Życie nie jest proste i mimo tego bezdyskusyjnego sukcesu okazało się, że no niestety pani Iwona stała się nieco więźniem tej roli. Dlatego, że najwięcej osób właśnie z tego ją pamięta, a przecież jest to aktorka, która zagrała w ponad 20 rolach w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Widzowie mogli ją zobaczyć u Marka Koterskiego w Porno, u Krzysztofa Krause Nowy Jork, Czwarta rano. Pojawiła się także w drugiej części Psów. O tym, dlaczego się tak stało, może powiem Wam później. Teraz przejdźmy do życia prywatnego, ponieważ pani Iwona swojego męża, o którym już Wam wspominałam, poznała jeszcze na studiach. Mieszkali w domu aktora w Łodzi. I mąż, kiedy ją tak naprawdę namówił do zagrania w tym filmie, oni mieli bardzo krótki staż, a musieli się rozstać, ponieważ nad Niemnem było kręcone na wschodzie Polski. I tak naprawdę potem, kiedy to nad Niemnem wyszło i kiedy był ten wielki sukces, okazało się, że przed panią Iwoną otwiera się szansa na zagraniczną karierę. Zaproponowano jej wyjazd do Nowej Zelandii i faktycznie ona zdecydowała się wyjechać, zostawiając w Polsce męża. Zaraz po premierze zresztą pojechała też do Australii promować film. Właśnie tam poznała tę agentkę, która się nią zachwyciła i stwierdziła, że pomoże jej zrobić w Nowej Zelandii karierę. Przeniosłam się do Nowej Zelandii, szlifowałam mój angielski. Z czasem zaczęłam grać w serialach. Miałam w Nowej Zelandii duże poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Nawet zasmakowałam takiego życia, jakie prowadzi się teraz w naszym showbiznesie. Bywałam nawet bardziej rozpoznawalna tam niż w Polsce, ale moja tęsknota za mężem i domem zwyciężyła. No nie wiadomo, jak długo udałoby się im godzić tak swoje uczucie z odległością. Związki na odległość potrafią funkcjonować długo, ale jednak z obu stron wymaga to bardzo dużego samozaparcia. Pani Iwona stwierdziła, że nie chce dłużej robić kariery kosztem swojego małżeństwa i wróciła do Polski. Los tak chciał. Nie udało mi się ściągnąć mojego męża do Nowej Zelandii, ponieważ pieniądze, które mu wysłałam, zginęły po drodze. Dopiero po moim powrocie okazało się, że dotarły do innego banku, ale nie żałuję, że wróciłam. Dużo wtedy grałam. Po kilku latach przenieśliśmy się z mężem do Poznania. Występowaliśmy ze wspólną nową sztuką. Się kochamy. To był poznański hit. Bardzo się przyjaźniliśmy i kochamy do dzisiaj. Niestety nie mamy potomstwa. Ale swoim własnym towarzystwem wyrównujemy sobie ten brak. No niestety, właśnie mimo, że w teatrze było dobrze, mimo, że pani Iwona sama mówi, że sporo grała, to jednak ten szum wokół jej osoby nieco przycichł. No i producenci filmowi o niej trochę zapomnieli. Najważniejsze jednak dla niej było to, że razem z mężem mogła pracować w Teatrze Nowym i była z tego bardzo szczęśliwa. W latach 90. była właśnie związana z poznańskimi teatrami Nowym, o którym Wam wspominałam, i polskim. W 2007 roku wystąpiła także na deskach Stołecznego Teatru Narodowego w sztuce. Później zaczęła również grać w filmach kinowych, ale były to pomniejsze role. Na przykład Facet niepotrzebny od zaraz, czy Jack Strong Władysława Pacichowskiego. Czy sama po latach czuje się zaszufladkowana przez rolę w Nad Niemnem? Wręcz przeciwnie, prócz tego, że od 33 lat mam wierne grono fanek i fanów, którzy wtedy oglądali premierowe pokazy filmów w kinach, potem w telewizji, moimi fanami są już dziś dzieci. I mnóstwo razy dostawałam też list z informacją, że ktoś swoje dzieci nazwał Justyna i Jan. Wie pani, że na pani cześć córeczkę nazwałam Justynką? I tym podobne przemiłe zwierzenia. Ale nie to, żeby było tak różowo. Wiecie, nawet jeżeli szczęście w domu jest duże, nawet jeżeli naprawdę robimy coś z pasją, to jednak w pewnym momencie, mimo tego, że miało się szansę na tą dużą karierę, ta kariera jednak nie jest aż taka doniosła, można mieć chwilę zwątpienia. I u pani Iwony faktycznie była taka chwila. Odeszła od aktorstwa i pracowała w banku. Wróciła jednak do teatru, bo mimo wszystko aktorstwo jest jej drogą, wspominała jej przyjaciółka. W końcu jednak zostawili wraz z mężem teatr w Poznaniu, no i ogólnie to miasto, przenieśli się do Warszawy. Mieszkają na warszawskim Powiślu. Żyjemy skromnie, ale szczęśliwie.
Warszawa jednak okazała się wyzwaniem. Myślę, że para przeniosła się tutaj, żeby jednak pani Iwona miała większe szanse na to, by grać częściej. Wiadomo, że większość produkcji właśnie tutaj się odbywa. Natomiast no niestety nie udało się, tak? Ale pani Iwona jest bardzo przedsiębiorczą osobą i stwierdziła, że skończy studia producenckie, ponieważ chce także pracować z drugiej strony kamery. Ostatnie filmy, w jakich mogliście ją zobaczyć, to na przykład Kocham życie z 2018 roku, Kurier z 2019 roku, czy Psy 3 w imię zasad. No i na razie to by było na tyle, ale u pani Iwony dużo się dzieje, jak widzicie, więc mam nadzieję, że jeszcze będę mogła Wam za jakiś czas wrócić z nowymi informacjami na temat tego, co u niej słychać. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o pani Iwonie, to oczywiście jeszcze raz zapraszam Was za odwiedzenie mojego Instagrama, tam w stories kilka faktów Wam jeszcze przedstawię. No i oczywiście jak co dzień, kiedy tylko jest premiera odcinka na moim kanale, to bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Jesteście wielcy, bardzo Was uwielbiam, uwielbiam komentarze od Was, więc nie krępujcie się. No i oczywiście czekam na kontakt z Waszej strony. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze się nie subskrybujemy. Dziękuję Wam za dzisiaj. No i życzę Wam miłych wakacji. Spędzajcie ten czas dobrze. Mam nadzieję, że u Was świetna pogoda, u mnie też, dlatego te ptaki trochę słychać, bo po prostu gotuje się. Więc jak się świecę nie tylko na kiecce, no to już wiecie dlaczego. Także wszystkiego dobrego i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się.